Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w hodowli Kosztos Żółkiewicz, mamy akurat dzień, gdzie odbywało się koszowanie gołębi na lot, który jutro powinien się odbyć, ale tutaj ksiądz Jerzy jest coś sceptycznie do tego nastawiony, myśli, że raczej lotu nie będzie, ale to nam nie przeszkadza zapytać tutaj księdza Jerzego, jak w tym sezonie im tutaj idzie. Trudno mówić o tym, jak idzie w sezonie, kiedy sezon trwa. Póki co loty młodych są przyzwoite i w jednym i w drugim oddziale jestem bardzo zadowolony. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że loty są trudne. Warunki pogodowe są takie, jakie są. Mamy jeszcze przed sobą i w jednym i w drugim oddziale mieliśmy przed sobą po dwa loty. Przypuszczam, że już w oddziale Toszek dwa loty się nie odbędą. Odbędzie się prawdopodobnie jeszcze jeden lot. No, dzisiaj były koszowane w oddziale zawadzkie gołębie na lot. Zobaczymy, aczkolwiek no, pogoda tym razem... Zobaczmy właśnie, o, tutaj pada, a jutro macie mieć lot tutaj 280 km z Zielonej Góry. 260 Zielonej Góry, natomiast z tego co przeglądałem na trasie, niestety tych warunków nie będzie, bądź będą bardzo kiepskie, także wydaje mi się, że lot będzie skrócony, bądź też po prostu się nie odbędzie. No ale na to nie mamy wpływu, takie są warunki. Tak oddział podjął decyzję, czy zarząd oddziału, że żeby koszować i jechać na lot. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj ksiądz Jerzy nam mówi o lotach gołębi młodych, że trwają oczywiście, ale jak się skończył wam sezon gołębi dorosłych? Znaczy, generalnie jesteśmy zadowoleni, bo sezon też nie był łatwy, loty były bardzo zmienne, często z wiatrem, ale trzeba przyznać, że nie były to złe loty, nie ma też jakichś tam wybitnych wyników, czy gdy chodzi o pojedyncze gołębie, czy też gdy chodzi o drużynę, natomiast generalnie jesteśmy zadowoleni. Gdzieś tam szóste miejsce, bodajże z tego co pamiętam, w oddziale zawadzkie, w Mistrzostwie Szampionów bodajże trzecie miejsce. Też tam kategorie są na poziom oddziału dosyć dobre, także a w oddziale trzeba walczyć dalej. Trochę gorzej? W Toszku nie lecie, aha, na dorosłe, tylko na młodym. Na młodym. Tutaj właśnie przypomnijmy, bo spółkę Kosztos Żółkiewicz możemy spotkać właśnie na listach, tak jak ksiądz Jerzy powiedział, i zarówno w Toszku, oddziale numerze 0120, tak? Nie, Toszek 160. I tutaj 268 jest oddział zawadzkie. Tak. Ale powiedzmy też jeszcze, dlaczego to mówimy, bo mamy tutaj, zobaczmy, trochę gołębi młodych, dokładnie 12 sztuk i z uwagi chociażby na to, że tutaj lotują koledzy w dwóch różnych oddziałach, są te dwie różne obrączki na gołębiach młodych, ale tam jeszcze doszły nam gołębie 0125, to są zdaje się Andrzeja Kostorza z Nikiszowca, tak? Tak, z Katowice 2 zawsze to gdzieś tam biorę parę obrączek, bo z reguły ich brakuje. Rzeczywiście to jest tak na zakończenie sezonu rozkładowego. Kolorowo bardzo jest, widzimy. Niestety nie sposób wszystkich zadowolić, tych, którzy gdzieś tam chcieliby mieć gołębie z naszej hodowli. Dlatego też na zakończenie dajemy taką możliwość wyboru. Stąd przygotowaliśmy 12 takich gołębi. Chciałbym też powiedzieć, że z Rysiem podjęliśmy taką decyzję, ponieważ głośno jest w tej chwili na różnych portalach o takim locie o życie dla hodowcy z oddziału Orzesze. Bodajże nazywa się Michał Moron. No nie wyobrażamy sobie takiej możliwości wzięcia udziału w tym locie, dlatego część pieniędzy ze sprzedaży tych gołębi chcielibyśmy przeznaczyć właśnie na dlatego hodowcy na jego leczenie. Dobrze. To tyle. Za chwilkę przejdziemy do prezentacji tych gołębi, które mamy tu w klatkach. Tak ogólnie tylko zobaczmy, bo tu są, tak jak mówimy o tych kolorach, bo mamy i czarnego, widzę jakieś białe. Mamy gołębie tutaj płowego, niebieskie. To są gołębie z rozpłodu, czy jakie to są? Tak, tylko i wyłącznie, aczkolwiek jednego gołębia. Ludzie dużo pytają o gołębiach po najlepszych lotnikach, więc takiego jednego też przygotowaliśmy z takiej, myślę, najlepszej pary lotników. Tak zostały sparowane. Są kolorowe, bo ludzie lubią kolorowe gołębie. Ja nie ukrywam, że dla mnie kolor nie ma większego znaczenia. Gołąb może być różowy albo fioletowy, byleby był dobrym gołębiem w rozpłodzie, bądź też miał predyspozycję na dobrego lotnika. Niemniej jednak gusta hodowców są różne, a że są też czarne czy szpaki w hodowli, dlatego też z naszej strony taka propozycja. Także na razie dziękujemy, a teraz przejdziemy do prezentacji tych gołębi.